Kladzie rozpoczęła się dzisiaj Międzynarodowa Konferencja Naukowa Wyzwania dla Ratownictwa Medycznego w Polsce, Europie i na świecie. Cel to przedstawienie aktualnych problemów i wyników badań związanych z ratownictwem. Chodzi o wyzwania związane z pandemią, konfliktami zbrojnymi czy starzejącym się społeczeństwem. Karolina Komada. To już 9. edycja konferencji. Jej głównym celem jest wymiana doświadczeń i rozwiązywanie problemów przez polskich i ukraińskich specjalistów w dziedzinie ratownictwa medycznego. Potrzeby są ogromne, jeśli chodzi o karetki, wyposażenia, sprzęt, defibrylatory, respiratory, stazy do tamowania krwawień. Tak naprawdę wszystko jest potrzebne, ale też bardzo ważne jest potrzebne szkolenie i to się odbywa, bo tutaj jednostki z Polski, w szczególności tutaj Warszawski Uniwersytet Medyczny Lotnicze Pogotowie Ratunkowe, od wielu lat tak naprawdę szkoli medyków właśnie z Ukrainy, tak zwanego medycyny pola walki, tak, gdzie oni pierwsi na froncie udzielają pomocy rannym żołnierzom i cywilom. Jeśli chodzi o kadrę lekarską, braki dotyczą wszystkich poziomów, podstawowej opieki zdrowotnej, szpitali, no więc siłą faktu muszą dotyczyć również i ratownictwa medycznego. I to jest taki chyba też podstawowy cel organizacyjny, żeby system ustabilizować, jeśli chodzi o organizację. Musimy sobie po prostu odpowiedzieć również jako środowisko, ale także zarządzający, czyli Ministerstwo Zdrowia, jaki ma być ten model docelowy. Konferencję współorganizuje Akademia Śląska Kształcąca w kierunkach medycznych. My prowadzimy już od kilku lat Wydział Nauk Medycznych imienia pana profesora Zbigniewa Religii w Zabrzu. Prowadzimy kierunek lekarski, pielęgniarstwo, ale również od tego roku, czyli od 1 października uruchomiliśmy ratownictwo medyczne. Mamy pierwszy nabór studentów, są to studia pierwszego stopnia, studia licencjackie. Dlatego też wpisuje się konferencja dzisiejsza świetnie w działalność naszej uczelni, w działalność wydziału. Konferencja ma też wesprzeć merytorycznie ukraińskich specjalistów i stworzyć plan usprawnienia działań służb ratowniczych w obu państwach.